Szanowni Państwo, witajcie bardzo serdecznie. Ja nazywam się Daniel Wojda i będę miał dużą przyjemność poprowadzenia dla Was pierwszej medytacji, która będzie pierwszą bazą do naszego pierwszego dzielenia w ramach grup synodalnych. Jeśli ktoś z Was medytował z Pogłębiarką, z nami Pismo Święte kiedykolwiek, to doskonale wie, jak to wygląda. Natomiast są z nami też osoby, które spotykają się z Pogłębiarką po raz pierwszy i pozwólcie, że teraz przez chwilę wytłumaczę, jak ta medytacja wygląda. Otóż mamy trzy fragmenty Pisma Świętego, bo mamy trzy dzielenia, a więc mamy trzy czasy modlitwy. I pierwszym fragmentem Pisma Świętego, który dzisiaj chcę Wam zaproponować do tematu naszej medytacji, to są uczniowie idący do Emaus. I cała nasza medytacja, która po tym wstępie się zacznie, która będzie trwała około 30-40 minut, jest rozważaniem tego fragmentu Pisma Świętego. Zalecenie papieża jest takie właśnie, żeby nasze dzielenie na temat tych kwestii, które porusza synod, zawsze opierać wcześniej o doświadczenie modlitewne. Dlaczego? Dlatego, żeby to nie było rozmawianie bliżej polityki, bliżej światopoglądu, ale żeby to było rozmawianie duchowe, czyli bliżej mojego czucia, przeżywania, rozumienia Boga i rozumienia modlitewnego spraw, które poruszamy w czasie tego dzielenia. Dlatego dzisiaj poruszamy temat mojego miejsca w Kościele. I temat, obraz biblijny, który będziemy dzisiaj medytować, to są właśnie uczniowie, którzy idą i są bardzo różnie mogą czuć swoje miejsce. Niektórzy przynależą, mają poczucie przynależności, inni mają poczucie wątpliwości. O tym powiem za chwilę trochę więcej, natomiast na razie skupmy się na samej metodzie. Medytacje te można zrobić za pomocą tego nagrania, to znaczy zwyczajnie je włączyć i odsłuchać od początku do końca, lub macie do dyspozycji też wersję tekstową, to znaczy można przeczytać te różne pytania, wskazówki, zdania do rozważenia w formie tekstu, a później zwyczajnie przejść do samodzielnej medytacji. To jest metoda dla osób, które mają już jakieś doświadczenie medytacyjne. Jeśli nie macie żadnego doświadczenia medytacji nad Słowem Bożym, ta forma medytacji, przy której wystarczy ją odsłuchać, myślę, że będzie dla Was zwyczajnie najprostsza i ją polecam. Co należy robić w trakcie medytowania? Ogólnie zasady są dwie podstawowe. Pierwsze to jest, trzeba zadbać o to, żeby to był czas modlitewny. To znaczy ja tą medytację słucham, jeśli ją słucham, jeśli nie robię samemu, nie w takim miejscu, które bodźcuje mnie z innych stron. To znaczy nie przy włączonym telewizorze, nie w momencie, kiedy w moim domu jest jakaś akcja, coś się dzieje. Ma to być moje spotkanie z Bogiem, a wskazówki biblijne są takie, że jak powiedział Jezus, kto chce spotkać się z Bogiem Ojcem na modlitwy, niech wejdzie do swojej zdebki i w cichości serca tam będzie. Więc zadbajcie o takie miejsce w waszym domu i taki moment, w którym będziecie mogli spokojnie, cicho medytować sami. Nie jest dobrze robić tą medytację w drodze do pracy, w samochodzie, w autobusie, dlatego że inne rzeczy będą zabierały waszą uwagę zwyczajnie. I na pewno będzie jakiś efekt takiej medytacji. Ale on będzie małym procentem tego, co by się stało, gdybyście usiedli i zrobili tą medytację wieczorem albo przed rozpoczęciem dnia, w zależności od tego, jakie mamy możliwości. Mamy do zrobienia przez te 3 tygodnie 3 medytacje. Nie jest tego bardzo dużo. Jest to dla nas jakiś duży nawet wysiłek, zrobienie tych 3 medytacji. Ale te medytacje będą decydowały o tym, czy ten proces, do którego zaprosił nas papież, my wchodzimy w niego tak, jak on chciał, żeby to było modlitewne rozważanie, czy raczej przerodzi się w taką formę dyskusji, rozmawiania na różne tematy, które są fajne, ciekawe, często pochłaniające, ale to nie jest ten proces, o który papieżowi chodzi. Papieżowi chodzi o słuchanie ducha, a słuchanie ducha zawsze się odbywa na modlitwie. Więc moi drodzy, bardzo serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście zadbali o to, żeby to był czas ciszy wokół Was. A druga rzecz jest taka, że kiedy jakieś zdanie, jakieś słowo dotknie Twojego serca, to warto przy nim zostać. Nawet jeśli lektor, który w trakcie medytowania będzie zadawał różne pytania, różne rzeczy będzie sugerował. Jeśli coś mnie dotknęło, to nie muszę podążać za lektorem, lepiej żebym podążał za własnym sercem, za własną refleksją. Tak właśnie kazał medytować i twórca tej metody, święty Ignacy Loyola, który tak jakby wymyślił tą metodę modlitwy nad Pismem Świętym właśnie w taki sposób. No dobrze, ale przejdźmy do sedna, czyli tego, co będziemy teraz medytować. Ja pozwólcie, że przeczytam ten fragment tekstu Pisma Świętego, a wy spokojnie usiądźcie i powoli wprowadzajmy się w atmosferę modlitewną przez to, że właśnie wysłuchamy tego tekstu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: co to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się stało w tamtych dniach. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze nasze niektóre kobiety przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazły jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, że on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widziały. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza przez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: czy serce w nas nie pałało, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zostali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Moi drodzy, ten fragment Pisma Świętego mówi o apostołach, którzy są w pewnym rodzaju kryzysu, w pewnym rodzaju przeżytych frustracji, po pewnym szoku, po jakiejś traumie, kiedy ich nauczyciel został, nie tylko jego autorytet został podważony, ale został zabity, zamordowany i to w sposób bardzo trudny do zniesienia dla innych osób. I to jest obraz Kościoła, który się w jakiś sposób tworzy i który jest bardzo niejednolity, który się tworzy właśnie w momencie kryzysu i trudu. I Naszym pierwszym pytaniem do naszej refleksji jest moje miejsce w Kościele. I chciałbym, żebyśmy na początku tej medytacji wyobrazili sobie, że my jesteśmy tymi uczniami, którzy idą właśnie do Emaus. Są ludźmi, mówiąc kolokwialnie, jakoś przetrąconymi doświadczeniem rzeczywistości, która jest wokół nich. I to jest sytuacja bardzo wielu osób obecnie w Kościele, że stało się coś takiego, co nas czy kogoś mogło dotknąć, zranić, zszokować, podważyć. A mimo wszystko ci ludzie cały czas idą. I to, że wy jesteście tutaj w tym miejscu, to, że ty jesteś w tym miejscu, to być może mimo jakiegoś zachwiania, kryzysu, jakiejś niepewności, albo może bardzo stabilnej wiary, która w tobie właśnie jest i być może się umacnia. Wszyscy jesteśmy w tym momencie właśnie przez to, że tu jesteśmy, między innymi to się wyraża, tym kościołem, który idzie. Ale przynależność można mieć różną do niego. Można być takimi uczniami, którzy gdzieś i z przodu idą i są właśnie jakimiś gorlicami, pewnymi, że zaraz coś dobrego się stanie, nie podważa ich się wiara. Można być taką osobą, która gdzieś tam idzie, dlatego że inni idą. Ja jestem w tym kościele trochę tak z rozpędu. Co prawda nie mam jakichś argumentów, żeby go porzucić, ale też nie mam argumentów takich, żeby odpowiedzieć sobie na swoje pytania i wątpliwości tak, jakbym tego chciał. I idę, bo idę. Może jestem taką osobą, która w tej drodze się zatrzymała i nie chce iść dalej. Która krzyczy do tych apostołów i mówi: zawróćcie, nic was tam nie czeka. Być może taki jest mój stan wewnętrzny, przynależności do tej grupy osób. Można mieć przynależność taką do Kościoła, jak mówi Biblia, że ja przynależę do tej grupy osób, ale nie bardzo przynależę do Chrystusa. Nie znam Go. Być może jest to dla mnie jakaś pociągająca postać, ale nawet nie wiem, jak się zabrać do tego, żeby go jakoś lepiej poznać. Być może mnie pociąga to, co inni na jego temat mówią, ale wydaje mi się, że to nie jest moja historia. Nie potrafię się odnaleźć w tej grupie osób, którzy tak opowiadają o nim. Mogę mieć znowu zupełnie inaczej. Mogę być osobą, która jest bardzo związana z Chrystusem, z Bogiem, z tą ideą, z wartościami, ale bardzo nie chcę być wśród tych apostołów. Ze względu na zawiedzenie, ze względu na jakieś poczucie niesmaku wobec nich. I warto sobie cały czas zadawać pytanie, jaką osobą ja jestem? Do jakiej postawy mi jest bliżej? I nie chodzi o to, żeby siebie ocenić, tylko żeby siebie zrozumieć. W którym miejscu ja jestem? Blisko mi do apostołów? Daleko? Blisko mi do Chrystusa? Mam oczy na uwięzi? Nie poznaję Go? A może mam tak, że pała mi serce za każdym razem, kiedy dotykam treści jakichś religijnych, jakichś treści związanych z wiarą. Jakim ja człowiekiem jestem teraz? Jaką ja mam przynależność emocjonalną do Kościoła? Czy mam poczucie odrazy wobec tego Kościoła? To też jest prawda, nie trzeba się tego wstydzić. A może mam takie poczucie ogromnej miłości do tego Kościoła? I tego też nie należy się wstydzić. Każdej z opcji można się wstydzić, każdą można faworyzować. Nie jesteśmy tu, żeby się oceniać, jesteśmy tu po to, żeby na modlitwie stanąć przed Bogiem i tak odpowiedzieć sobie: ja jestem w takim momencie. Wszystkich Jezus zaprosił do tej drogi. Wszystkich. Wszyscy odpowiedzieli na tą drogę i wszyscy Go później poznali ostatecznie. I to jest pocieszające w tym, że niezależnie od tego, w jakiej ja jestem sytuacji, to dla Boga nie ma większego znaczenia. Ma znaczenie dla Boga, czy jestem prawdziwym człowiekiem, czy nie. Czy oszukuję sam siebie, staram się siebie zakłamać, pokazać siebie sobie w innym świetle niż jestem. Czy mam odwagę, żeby być na tyle prawdziwym człowiekiem, żeby powiedzieć sobie tak jak Tomasz: nie wierzę, dopóki palca nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. Od prawdy zaczyna się ta fascynująca podróż, którą się nazywa wiara, głęboka i świadoma. Moi drodzy, więc zapraszam was teraz, będę prowadził tą modlitwę, a od tego, żeby wejść w nią, Ignacy Loyola mówił, żeby wchodzić w ćwiczenia duchowe, czyli w taki rodzaj modlitwy z hojnością i wielkodusznością. Zapraszam was do takiej postawy. Jeśli ktoś z was jest gotów na coś takiego, żeby wejść w tą modlitwę hojnie i wielkodusznie, to znaczy hojnie daję swój czas, hojnie daję swoją wyobraźnię i wielkodusznie ufam, że to, co pokaże mi ta modlitwa, to jest coś poważnego, to jest coś realnego. Będę w trakcie zapraszał was do tego, żeby pewne rzeczy sobie wyobrazić. Jeśli możecie sobie je wyobrażać, wasza wyobraźnia pracuje w taki sposób, że wam podsunie pewne obrazy, to ufajcie im. Nie każdy tak marzy, a wyobraźnia od razu pracuje. Czasami są, dlatego też dla takich osób będę podawał takie zdania, nad którymi będzie można się po prostu zwyczajnie zastanowić i starać się sobie odpowiedzieć na to pytanie bez wyobrażania sobie pewnych rzeczy. Tak to będzie wyglądało. Więc moi drodzy, usiądźcie teraz wygodnie, warto przygasić światło, można zamknąć oczy, ale nie trzeba. Na pewno to, co warto, to zadbać o to, żeby inne dźwięki i inne akcje, które mogą się teraz dziać, nie zaburzały tego czasu. Bardzo was zapraszam. Przed rozpoczęciem tej modlitwy postaraj się zająć taką pozycję, która będzie wyrażała twoją godność i godność tego, co zamierzasz teraz robić, godność tego czasu. Jeśli możesz, połóż twoje stopy płasko na ziemi, delikatnie wyprostuj plecy. Przez chwilę pomyśl o tym, że teraz będzie twoje spotkanie z Bogiem. Ważny czas. Postaraj się teraz zwrócić twoją uwagę na to, co czujesz w twoim ciele. Być może są jakieś części twojego ciała, które cię teraz bolą, które czujesz jakoś wyraźniej. Jak się czuje teraz twoje ciało? Zwróć teraz uwagę na mięśnie twojej twarzy. Być może mięśnie wokół twojej szczęki są teraz zaciśnięte. Jeśli możesz, pozwól, żeby one się teraz rozluźniły. Niech szczęka delikatnie opadnie. Podobnie może być teraz spięty twój kark, plecy, biodra. Zwróć uwagę na te części ciała i jeśli są spięte, pozwól im się delikatnie rozluźnić. Zwróć teraz całą Twoją uwagę na rytm Twojego oddechu. Każdy Twój wdech i wydech mówi o tym, że żyjesz, że Bóg podtrzymuje Twoje życie. Każdy Twój wdech i wydech mówi o obecności Boga przy Tobie. Zostań przez chwilę tylko obserwując rytm pracy Twojego oddechu. Każdy mój wdech i wydech mówi o obecności Boga przy mnie, tym, że Bóg wciąż chce mojego życia. Przez krótką chwilę zostań teraz z myślą, że właśnie w tym momencie jest przy Tobie Bóg. Właśnie teraz jest ze mną Bóg. Proszę Cię, Panie, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane do służby i chwały Twojego boskiego majestatu. Proszę Cię, Panie, żeby Twój Duch poprowadził tę modlitwę, poprowadził moje myśli, przekonania, to, co zamierzam robić. Zwróć się teraz do Boga z prośbą o to prowadzenie. Wyobraź sobie teraz uczniów idących piaszczystą drogą. idę do jakiegoś konkretnego miejsca, miasta. To droga na cały dzień. Zobacz kurz, który unosi się wokół nich. Wyobraź sobie słońce, powiew wiatru i różne osoby, które idą. Idą tam osoby bardzo gorliwe, sfrustrowane, zmęczone, rozczarowane. Idą ludzie gdzieś z przodu, gdzieś z tyłu. Popatrz na różnorodność tych uczniów. W którym miejscu ty jesteś? Do jakich osób z tej grupy jest ci najbliżej? Być może twoje serce jest przy zupełnie innej grupie. Być może są w tobie również ambicje, plany, żeby przewodzić tej grupie, zmieniać ją. Być może jesteś z drugiej strony. Nie chcesz zmian lub chcesz stawiać im opór. Która postawa jest Tobie bliższa? Popatrz jeszcze raz na wszystkich apostołów. Na to, że każdy z nich jest inny, a wszyscy razem idą w tym samym kierunku. Zobacz teraz, jak do tej grupy podchodzi Jezus. Jaki jest Twój stosunek do Niego? Popatrz na tego Jezusa, który wtapia się w tę grupę. Zaczyna tworzyć z tą grupą całość. W jakim miejscu wobec Jezusa Ty w tym momencie jesteś? Blisko przy Nim? Być może patrzysz na Niego z daleka, patrząc jak inni z Nim są blisko. Jaka jest Twoja naturalna pozycja wobec Jezusa? Do kogo Ci bliżej? Apostołów? Może jakiegoś konkretnego? Czy bliżej Ci do Jezusa? Być może jest jakaś część tej grupy, do której chciałbyś należeć, w której chciałabyś być jej częścią. Wyobraź sobie teraz, jak do Ciebie podchodzi Jezus. Opuszcza inne osoby i staje bliżej Ciebie. Podchodzi i pyta: dziecko, a gdzie jest Twoje miejsce? Gdzie Ty jesteś w moim Kościele? Postaraj się teraz wejść w szczerą rozmowę z Jezusem o Twoim miejscu. Możesz Go także zapytać, czy On Cię zaprasza do jakiegoś konkretnego miejsca. koniec tej modlitwy wypowiedz Jezusowi to, co teraz jest w tobie. Postaraj się być szczerym, szczerą. Panie, dziękuję Ci za ten czas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za ten wspólny czas naszej modlitwy. Chciałbym Was teraz zaprosić do tego, żebyście przez chwilę pomyśleli o tym, na co wskazała ta Wasza medytacja, co Was poruszyło, co Was dotknęło. Jeśli macie gdzie, a mam nadzieję, że macie, to zapiszcie to sobie i to będzie podstawą Waszego dzielenia na najbliższej Waszej grupie modlitewnej, grupie dzielenia. Więc dajmy sobie teraz chwilkę krótką i do usłyszenia za chwilę. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że udało Wam się zapisać tam wnioski z tej modlitwy. Przed nami kolejna nasza medytacja, zaraz po tym dzieleniu, a potem jeszcze jedna. Jeśli macie jakieś ważne pytania, warto o nich porozmawiać na grupie. Jeśli tam nie uzyskacie odpowiedzi, to zawsze możecie się do nas odezwać. Albo w komentarzu tego filmu, albo jeśli to jest bardzo ważna sprawa, pisząc do nas bezpośrednio do Pogłębiarki. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnych naszych 2 spotkaniach. Życzę Wam wszystkiego dobrego i owocnych spotkań. Z Bogiem.